A powiedz mi jeszcze, kiedy zapłacisz mi za udział? Nie słyszę. Co? Ponieważ nie dostałem wynagrodzenia. Jeszcze raz, nie słyszałem. Nie dostałem wynagrodzenia za swój udział, ale rozumiem, że oczywiście ja rozumiem, dlaczego nie słyszysz, tak? I rozumiem, że po prostu chodzi Słuchaj, o to, młody że człowieku, ja wiem, że jesteś początkującym aktorem, ale to jest bardzo niestosowne, co teraz mówisz, wynagrodzenie. wykorzystując publikę do rozliczania jakiejś sytuacji. Przede wszystkim musimy rozliczyć twoje spóźnienia na plan i musimy od tego zacząć, kto jest komu co winien. Bo zaraz się okaże, kolego, i mówię to bardzo grzecznie, że to nie ja jestem tobie coś winien, tylko ty mnie. Bo ekipa zdjęciowa czekała, aż ty przyjedziesz na plan, a ciebie nie było. Więc wypraszam sobie w tym momencie takie teksty przy publice, bo zaraz się może okazać, rozumiesz, wpierdol w drugą stronę. Rozumiesz? Tak, bardzo przepraszam, nie chciałem tutaj urazić nikogo. Natomiast no, rozumiem te sugestie, że po prostu uważasz, że moim wynagrodzeniem jest to, że na przykład mogę teraz z tobą tutaj. Słuchaj, jak się połączyłeś, żeby żebrać, to jest to złe połączenie. Weź się połącz z jakimś, nie wiem, obcym ryzykiem, rozumiesz? Ja już raz podobno dzwoniłem żebrać o rolę No, do twojego PK. to nie jest to miejsce i ten moment, okej? Ale ja ci. Dałem ci szansę, zadebiutowałeś na dużym ekranie, zadebiutowałeś wśród poważnych aktorów, w dużym kinie, produkcji międzynarodowej i ty teraz pytasz mnie, o kurwa, $75 w takim momencie? Kwota nie ma znaczenia, no chodzi o zasady, wiesz, honor, no Nie ma nie. znaczenia kwota. Oczywiście, że nie ma, bo mógłbym ci zapłacić i $7 milionów, gdybym chciał w tym momencie. Ale chodzi o to, że to robisz przy publicy, żeby co, żeby się popisać? Będę chciał, to ci zapłacę, nie będę chciał, to ci nie zapłacę. Ty się ciesz w ogóle, że zagrałeś, człowieku. Dobrze, dziękuję bardzo. Przepraszam, Polscy aktorzy, ja pierdolę. Polscy aktorzy, co to jest, co to za ludzie są w ogóle? Wiecznie daj, daj i daj. Jeszcze zaraz Pazura pewnie zadzwoni, żeby też mu dać. Nie wiem, no, wiesz, wydaje mi się, że dobrze, nieważne. Ja mam takie jeszcze pytanie.